Chryste, nasz Boże i Zbawicielu, stając przed Tobą obecnym wśród nas, pragniemy przygotować się do uroczystości przyjęcia Twego królowania w naszej Ojczyźnie. Pokornie zginamy kolana przed Twym majestatem i wyznajemy, że Twego królowania nam potrzeba. Prosimy o Twoją opiekę i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. Błagamy też, łaskawy Królu Miłosierdzia, byś wybaczył nam wszystkie nasze niewierności i w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski przyjął hołd dziękczynienia, który Ci składamy. Panuj w naszych rodzinach, miastach i wioskach, w naszych parafiach, miejscach pracy i wypoczynku, bo Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Amen. Panie Jezu, Synu Najwyższego, narodzony z pokornej służebnicy Pana, anioł Gabriel zapowiedział Twojej Matce, że Ty obejmiesz tron swojego praojca Dawida. To znaczy, że w Tobie wypełnią się mesjańskie obietnice przekazane przez proroków. Dodał też, że będziesz królował nad domem Jakuba na wieki, a królestwo Twoje nie będzie miało końca. Założony przez Ciebie Kościół do dziś z wiarą powtarza te słowa w swoim kredu. Wierzymy też, że niepokalana Panna Maryja, która przez szczególną więź z Tobą może nosić zaszczytny tytuł Bożej Rodzicieli, po swym pełnym miłością życiu została przez Ciebie wywyższona i ukoronowana na królową nieba i ziemi. My, jako naród polski, doświadczaliśmy w ciągu wieków jej macierzyńskiej opieki. Dlatego uznaliśmy w niej swoją Matkę i Królową. Ona zawsze prowadzi nas do Ciebie i uczy nas czynić wszystko, cokolwiek nam rozkażesz. Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu, Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca. Przyjdź Królestwo Twoje, wejrzyj na nas stojących przed Twoim majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu panowaniu i Twemu prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu sercu, przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej chwały, dziękować za nieskończone miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego poświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam, Chryste, króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę przy Najświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo. Królestwo prawdy i życia, Królestwo świętości i łaski, Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Teraz i na wieki wieków. Amen.
Zgodne z potrzebami uczniów i ich rodziców.
Owocuje to bardzo dobrą oceną oddziaływań wychowawczych i dobrym klimatem pracy w szkole. Wśród uczniów od zawsze panuje przekonanie, że teren szkoły jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Wielu zamiast w ten dzień umęczony, zbity człowiek wolno szedł. Tłum się cisnął z wszystkich stron, powtarzaj słowa te, ukrzyżuj go. Kolce wieńca cierpiał wewnątrz, mocno w skronie. Z nędzów pociętych biczowaniem spływała krew. Z trudem stawiał każdy krok, gdyż ochyla ludzkich grzechów obciążała go. Drogą mija Dolorosa, zwaną drogą cierpienną. Jak myślisz, że będziesz odważna,
jeśli sobie wszystko odpuścisz? Nie, pamiętaj. Słaby jest tylko ten, kto godzi się ze swoją klęską. Twoje zranienia można uleczyć. On może je uleczyć. Idź do niego, nie zwlekaj. Jestem cieniem, nikim. Nikt mnie nie zauważa. Z nikim się nie spotykam. Nikogo nie obchodzę. Dla nauczycieli też nie istnieję. Jestem nieśmiała. Czego mi brak? Mam żal do rodziców. To ich wina. Chowali mnie pod kloszem. Na nic nie pozwalali. Wszędzie chodziłam za nimi. Nie chcę być nikim. Chcę mieć znajomych, przyjaciół. Chcę być kimś. Wszystko zrobię, aby coś znaczyć. Aby zwrócić uwagę innych. Tak. Być kimś. To najważniejsze. Teraz jesteś ważna. A jak wykręcisz jakiś numer, to tym bardziej będziesz ważna. Będziesz twardą kobietą. Chodź ze mną. To pułapka. To pokusa. Nie idź za tą myślą. Zobacz, ile masz w sobie dobra, którym możesz zwrócić uwagę innych. Być może mi należy po stronie rodziców. Kochają cię tak mocno, że zapomnieli o twojej samodzielności. Ale teraz możesz już sama kształtować swoją przyszłość. W Bogu jesteś silna. Dla Niego jesteś najważniejsza. Idź do Niego. On napełni cię mądrością i siłą. Wybierzcie uzdrowienie. Ono dokonuje się w Jezusie Chrystusie. On was zna i kocha, takich jakimi jesteście. Cokolwiek wybierzecie, On nigdy was nie zostawi. Zawsze będzie czekał. Nie musicie w to wierzyć, ale wiara nie boli.
podziękowanie dla pani dyrektor, dla nauczycieli i niech Pan Bóg wszystkich prowadzi. Co byśmy jako nie zaśpiewali wspólnie, razem. Życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Marii. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Marii. Przez ręce Marii. I zdrowia,